Puckie na Plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Po trwającej niemal 9 godzin nadzwyczajnej sesji dotyczącej gospodarki odpadami na terenie województwa łódzkiego, próba odwołania przewodniczącej sejmiku zakończyła się porażką radnych KO i PSL. 20 radnych, w tym radni opozycji, zagłosowało, że funkcję przewodniczącej sejmiku województwa łódzkiego nadal będzie pełniła Iwona Koperska. Sesja odbyła się online. W szpitalu tymczasowym w łódzkiej hali Expo działa największy punkt szczepień w regionie. Dziennie może się tu zaszczepić ponad 200 osób. To wspólne przedsięwzięcie rządu i samorządu województwa łódzkiego. Najstarszą dotychczas mieszkanką województwa zaszczepioną przeciwko COVID-19 jest 102-letnia pani Helena Kaczmarek z Ksawerowa. Wszystkim życzę zdrowia, bo zdrowie to majątek. Mieszkańcy województwa mogą zgłaszać swoje propozycje do nowego planu transportu zbiorowego w regionie. Ankieta dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Marszałkowskiego locke.pl. Pozwoli to poznać oczekiwania komunikacyjne mieszkańców, by jeszcze lepiej zaplanować funkcjonowanie komunikacji publicznej. W tym roku województwo łódzkie uruchomiło kolejne linie autobusowe. Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na mapie regionu zniknęły kolejne białe plamy komunikacyjne. To jest naprawdę dla mieszkańców województwa łódzkiego bardzo dobry program. Program, który będziemy chcieli coraz bardziej rozszerzać, tak żeby dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców. 39 linii autobusowych, które łączą powiaty, 1500 km połączeń. W tym roku dołączyliśmy, to są 3 zupełnie nowe połączenia. To wszystko, szanowni państwo, daje nam obraz tego, co już udało się zrobić. Spośród wszystkich wniosków niewątpliwie wniosek samorządu województwa łódzkiego jest wnioskiem największym, najbardziej kompleksowym i najbardziej logicznie i racjonalnie zaplanowanym, dlatego że nie tylko bierze pod uwagę całość województwa łódzkiego, a nie tylko poszczególne gminy i powiaty, ale również połączenia komunikacyjne kolejowe, jak i w ogóle dostępność do usług autobusowych na terenie województwa. Dlatego mogę z całą stanowczością powiedzieć, że to jest nie tylko najlepszy wniosek z województwa łódzkiego, ale jeden z najlepszych wniosków w Polsce. Mieszkańcy województwa łódzkiego mogą współdecydować o podziale unijnych pieniędzy. Do 22 lutego mogą zgłaszać swoje uwagi za pośrednictwem specjalnego formularza udostępnionego na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. W tej sprawie Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego, wziął udział w konsultacjach społecznych zorganizowanych online przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Telewizja Centrum ma już ponad 30 lat. Korzystanie z naszych usług to mnóstwo korzyści. Po pierwsze, jest nią bogata oferta programowa, pośród której każdy znajdzie coś dla siebie. Po drugie, pokazaliśmy, że internet może być szybki, stabilny i przede wszystkim tani. Co również istotne, pełnimy ważną misję w życiu Zgierza. Poprzez program lokalny dostarczamy Państwu informacje dotyczące naszego miasta. Tworzymy zespół ludzi, którzy lubią to, co robią. Dlatego też tworzenie nowych reportaży i programów cyklicznych ku zadowoleniu widzów to dla nas priorytet. Jakość bardzo się poprawiła. Sposób organizacji wywiadów, sposób nagrywania, fotografowania jest profesjonalny. Bo jednak takie lokalne wiadomości dla niektórych są ciekawe. Żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje. Zadowolona jestem, oglądam często. Telewizja ogólna to nie nadaje dużo rzeczy, a w lokalnym się pan więcej coś dowie. Korzystając z naszych usług internetu czy telewizji, wspieracie Państwo finansowo nasze miasto. Jak powszechnie wiadomo, część z każdego podatku dochodowego wraca do budżetu miasta. Między innymi z tych środków realizuje się miejskie inwestycje, takie jak budowę dróg, chodników czy placów zabaw. Kwoty tego podatku są całkiem spore i to nas bardzo cieszy, bo to rzeczywiście przyczynia się przynajmniej po części do budowy naszego również lokalnej społeczności. Te podatki przecież, jak wszyscy wiemy, część, tak zwany odpis podatkowy, część kwot podatku zostaje na miejscu, jest wykorzystywana przez samorządy. Wobec tego jest to bardzo, bardzo istotna również taki element budowy społeczności lokalnej.
Do Państwa dyspozycji pozostawiamy blisko 170 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej, satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług i dziękujemy, że jesteście z nami. Witam 15 lutego, Emila Okupska. Zapraszam na wydarzenia Telewizji Centrum w poniedziałek, a dziś w programie będzie m.in. sygnalizacja świetlna w środku lasu. Dziwi kierowców. Dwa lata temu zginął tam człowiek przejechany przez samochód. A także hospicjum zbiera nakrętki. W ten sposób i my możemy wesprzeć budowę hospicjum. Wykańczane są pomieszczenia, końcówka instalacji. I w kwietniu budynek ma być, prace budowlane mają być ukończone. W związku z mrozami część miast w Polsce zdecydowała się na ustawienie na przystankach koksowników. Władze Zgierza takiego rozwiązania jednak nie wprowadził i wprowadzać póki co nie będą. Ostatnie ataki zimy, fale siarczystych mrozów oraz opady śniegu sprawiły, że w niektórych miastach już kilka tygodni temu pojawiły się koksowniki, przy których ogrzać się mogą m.in. pasażerowie komunikacji miejskiej czekający na przyjazd autobusu, a także spacerowicze. Zgierskie władze na takie rozwiązanie się nie zdecydowały. Część mieszkańców pyta dlaczego. Miasto ma taką umowę, że stawiamy koksowniki na przystankach w momencie, kiedy temperatura spadnie poniżej 20 stopni mrozu i jest to powiedzmy więcej niż jeden dzień. Natomiast w tym roku nie było takiej sytuacji. Temperatury rzeczywiście były bardzo niskie, sięgające kilkunastu stopni mrozu, natomiast nie przekraczały tych 20 stopni. To jest jakby jeden aspekt. Dodatkowo zgierski magistrat podkreśla, że koksowniki emitują substancje szkodliwe dla środowiska, przyczyniając się do powstawania smogu. Jednak koksowniki, w których znajduje się węgiel, emitują do środowiska bardzo dużo zanieczyszczeń. My walczymy o czyste powietrze, walczymy o to, żeby o to myślenie ekologiczne. Stawiając taki koksownik, jakby działalibyśmy również wbrew sobie. Oczywiście osoby, które stoją na przystankach, w taki mróz siłą rzeczy marzną. Natomiast warto pamiętać, że my stoimy na przystanku 5-10 minut. Natomiast ten koksownik stoi tam cały dzień, kilka godzin, czy kilkanaście wręcz godzin, emitując bez przerwy zanieczyszczenia do środowiska. W najbliższych dniach temperatura powinna powoli, ale sukcesywnie wzrastać. Koksowniki nie powinny być więc potrzebne. Z początkiem lutego zostało zawieszone kursowanie międzymiastowego autobusu linii numer 2 łączącego Aleksandrów Łódzki, Zgierz i Stryków. W związku z tą decyzją zgierzanie utracili połączenie do pracy w Strykowie. Natomiast dwójka zawoziła mieszkańców osiedla Piaskowice-Aniołów do centrum miasta. Władze Zgierza w tym drugim przypadku postanowiły pomóc. Z chwilą, gdy linia numer 2 przestała jeździć, zgierzanie zostali z problemem. Nie mogą obecnie dotrzeć do swoich miejsc zatrudnienia zlokalizowanych w Strykowie. Natomiast mieszkańcy osiedla Piaskowice-Aniołów utracili możliwość dotarcia do centrum miasta. Dlatego władze naszego miasta postanowiły, aby od 1 lutego autobus linii 9 jeździł również i na to osiedle. Na tą okoliczność mając na wadze przede wszystkim obsługę dla osiedla Piaskowice-Aniołów, tej części, która była obsługiwana przed linią numer 2, podjąłem decyzję o tym, że linia numer 9
ulega lekkiej modyfikacji. Dodatkowe przystanki właśnie przy ulicy Aleksandrowskiej zostają uruchomione. Tam następuje też połączenie komunikacyjne, które tak naprawdę między właśnie ulicą Aleksandrowską, ulicą Wiosny Ludów, Kontrowersem, a dworcem kolejowym funkcjonuje po to, żeby zapewnić komunikację. Oczywiście komunikację w niezbędnym zakresie, w zakresie głównie połączeń, które gwarantują dostęp czy do miasta, czy do szkół dla takiego poruszania się w maksymalnym zakresie, na ile mamy też dzisiaj możliwości, ponieważ patrzymy też oczywiście na stronę finansową. Pojazdy tej linii zatrzymują się na trzech kolejnych przystankach. Ulica Aleksandrowska Bzura, ulica Aleksandrowska Sklep oraz ulica Aleksandrowska Miroszewska. Prezydent Zgierza powiedział nam też, że podejmowane są również rozmowy dotyczące przywrócenia dwójki. Stąd też propozycja dotyczy zminimalizowania jakby kosztów dla samorządów, a jednocześnie zapewnienia w godzinach przede wszystkim tej obsługi rotacji na poszczególnych godzinach pracy tych zakładów dostępu dla mieszkańców wszystkich gmin, jako pracowników tamtych firm, aby mogły dojeżdżać do zakładów pracy. Mam nadzieję, że na dniach będzie okazja wymienić się spostrzeżeniami w tym zakresie, przede wszystkim odnieść się do takiej propozycji i ponowić działania dotyczące ewentualnego wznowienia, czy też wypróbowania na okres zawieszenia nowych rozwiązań komunikacyjnych w zakresie zminimalizowania połączeń linii numer 2, a gwarantującym jednocześnie obsługę dla pracowników. Ostatnio prezydent spotkał się z przedstawicielami gminy Zgierz, Aleksandrowa Łódzkiego, Strykowa oraz powiatu zgierskiego. Na spotkaniu omówiono zaproponowaną przez miasto propozycję powrotu linii numer 2. Sygnalizacja świetlna w środku lasu. Jedno z takich miejsc pojawiło się niedawno w ciągu ulic Szczecińska-Konstantynowska, wprawiając w zdumienie niejednego kierowcę. Co było powodem takiego rozwiązania, sprawdziliśmy z naszą kamerą. W lesie Okręglik pomiędzy Łodzią i Zgierzem pojawiła się sygnalizacja świetlna. Kierowcy nie ukrywają zdziwienia. W końcu mowa tu o miejscu, gdzie rzadko można spotkać pieszego. A jednak starosta zgierski mówił, że ta instalacja pojawiła się tu nieprzypadkowo, ponieważ wpływały prośby o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Dlatego też zdecydowano o montażu tutaj sygnalizacji. Powstała na wniosek Rady Osiedla Piaskowice Aniołów. A ja przypomnę, że wielokrotnie zgłaszano się tutaj do nas z tym problemem, również i na sesjach Rady, gdzie była przedstawiona miejsce jako szczególnie niebezpieczne. Rzeczywiście to miejsce niebezpieczne było, bo wspomnę, że chyba 2 lata temu zginął tam człowiek przejechany przez samochód. W związku z czym postanowiliśmy ten problem rozwiązać. Bogdan Jarota dodaje, że kolejnym argumentem za tą inwestycją jest fakt, że to miejsce do tej pory w żaden sposób nie było oświetlone. Światła będą wzbudzane na przycisk, a więc będą się uruchamiać tylko wówczas, kiedy pieszy będzie chciał przejść przez tą jezdnię. Jest to miejsce szczególnie niebezpieczne, bo kierowca jadąc, no niestety nie spodziewa się, że może pieszy wyjść w tym miejscu właśnie na tą jezdnię. A że jest las, to jest złe naświetlenie, zresztą tam nie było oświetlenia tak na dobrą sprawę. No więc to są czynniki, które spowodowały, że zdecydowaliśmy się na to, żeby to przejście, to miejsce zrobić bezpiecznym i wybudować przejście. Sygnalizacja nie jest jeszcze aktywna, czeka na podłączenie do sieci energetycznej. Koszt jej postawienia to 100 tysięcy złotych. Na osiedlu 650-lecia ustawiono serce, pojemnik na nakrętki. Wyrzucone kawałki plastiku zostaną sprzedane, a następnie przeznaczone na cel charytatywny – budowę hospicjum. Wykonane ze stali. Mają 155 cm wysokości, 150 cm szerokości i 40 cm głębokości. W jednym takim pojemniku zmieści się ponad 700 litrów plastikowych nakrętek. Metalowe serce ustawiono przy zbiegu ulic Tuwima i Witkacego. Podchodzimy jakby z akcją zmasowaną. Z jednej strony działania proekologiczne, które mają budować przekaz informacji związanych z zwiększeniem tej efektywności selektywnego zbierania odpadów, z drugiej strony takiego działania proekologicznego, w którym właśnie w miejscu, w którym widzimy serce za moimi plecami będzie można oddawać nakrętki specjalnie zbierane na ten cel po to, żeby przekazywać na szlachetną akcję, a tą akcją jest wsparcie hospicjum.
Części plastiku będą przekazywane do recyklingu, a uzyskane ze sprzedaży nakrętek pieniądze przeznaczone zostaną na budowę hospicjum. Rocznie w naszym kraju zapada na choroby nowotworowe 160 tysięcy osób. To jest tak, jakby cały powiat zgierski raptem w ciągu jednego roku zachorował. Z tych 160 tysięcy osób 100-110 umiera. To z kolei obrazując tą sytuację, to jest tak, jakby wszyscy mieszkańcy Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego, Ozorkowa, Strykowa umarli, zniknęli, nie ma tych miast. Skala problemu jest przeogromna i potrzeby w zakresie tej opieki hospicyjnej również, ponieważ ludzie, którzy są pod naszą opieką, czasem znajdują się w sytuacjach granicznie, ekstremalnie trudnych. Nie ma się kto nimi zająć. Z tego powodu, że wkroczyliśmy w ostatni etap budowy hospicjum stacjonarnego. Prace są już na ukończeniu, budowlane. W tej chwili wykańczane są pomieszczenia, końcówka instalacji i w kwietniu budynek ma być, prace budowlane mają być ukończone. Być może będzie jakiś tam mały poślizg, może miesięczny, ale to wszystko wynikało po prostu z pandemicznej sytuacji, jaka w naszym kraju się pokazała. Jeśli serce szybko będzie wypełniać się nakrętkami, jest szansa, że na terenie Zgierza ustawione zostaną podobne pojemniki. Pojemnik znalazł się w przestrzeni miejskiej dzięki współpracy Urzędu Miasta oraz organizacji odzysku opakowań Tom Doleko Ecola. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed siarczystym mrozem. Mogą się tworzyć zawieje i zamiecie śnieżne. Są jednak dobre wiadomości dla tych, którzy już czekają na wiosnę. Niebawem nadejdzie radykalna zmiana pogody. We wtorek w większości regionu przeważnie słoneczna aura. Do jutra utrzyma się także mróz. W ciągu dnia słupki rtęci nie przekroczą zera. Od środy zmianę w pogodzie zapoczątkuje wędrująca z nad Niemiec strefa silnych opadów śniegu. W naszym mieście pochmurno, możliwe opady śniegu i śniegu z deszczem. Na termometrach do 4 stopni na plusie. Z zachodu powieje silniejszy wiatr. W czwartek od 1 do 3 stopni Celsjusza i przewaga dużego zachmurzenia. Noce i poranki z racji dużej wilgoci będą mgliste. W poniedziałkowym serwisie informacyjnym to już wszystko. Na kolejne wydanie programu lokalnego zapraszam w środę o 16:30. Dobrego, miłego popołudnia życzę. Pozdrawiam.